Wychodzę na górę, bo wtedy was wszystkich widzę. I'm up here so I can see everybody. Szczególnie tych na balkonie. Especially those on the balcony. Kochani, witam was tych, których jeszcze nie miałem okazji przywitać wcześniej. I'd like to welcome everyone, especially those of you who I haven't welcomed earlier on today. Powiem wam coś, co wiecie i tak. I'll tell you something that you already know. Kocham być w tym zborze, kiedy stoję za kazalnicą. I love being here at this church when I'm standing behind the Dlatego, the pulpit. Że czuję, że jesteśmy jedną rodziną. I feel that we're one big family. W związku z tym zawsze się w rodzinie o czymś powie, prawda? So in every family you have a chance to talk. Ale dzisiaj mam szczególną okazję. But I've got a special occasion today. Dlatego, że u mojego boku stoi mój zięć, son-in-law, mój syn, o tak. Because at my side is my son-in-law. I mój wnuk się modlił dzisiaj, prosząc, żeby Pan błogosławił nam. And my... And my grandson prayed earlier on. Tak więc, moi drodzy, czuję się szczególnie ubłogosławiony. So I feel a great blessing today. Wiecie, ktoś powiedział pewnego razu, że jeśli potrzebujemy jakiegoś antidotum na truciznę zniechęcenia, someone once said that if we need an antidote against discouragement, to powinniśmy czytać biografie. We should read biographies. A wiecie, jeśli sięgniemy szczególnie do biografii bohaterów biblijnych, and if we look at the heroes in the Bible, to dopiero nas może budować. That can really build us. Wiecie, to co cenię w Piśmie Świętym i o tym jutro będę chciał mówić w wykładzie. What I love in the in God's word and I will be talking about it on tomorrow's lecture. To właśnie to, że Biblia nie opowiada nam samych cukierkowych historyjek. Is that the Bible doesn't just tell us sweet stories. I guess sweet stories. Biblia po prostu opowiada nam rzeczywiste historie ludzi, którzy nawet będąc bohaterami upadali. The Bible tells us stories about people, even though they're heroes, they had their falls. Dzieliłem się z wami już pewnymi bohaterami z Księgi Dziejów Apostolskich. I've already shared stories about heroes from Acts. Ale dzisiaj zdecydowałem, aby powiedzieć wam na temat Jana Marka. But today I've decided to tell you about John Mark. Faktycznie Jan Marek jest osobą, o której bardzo niewiele mówimy. Actually, we don't know too much about John Mark. I w ogóle w Nowym Testamencie bardzo niewiele jest na jego temat. And in the New Testament there isn't much about him. Może 12 tekstów. Say 12 verses or so. I to jeszcze porozrzucanych po Księdze Dziejów Apostolskich i dwóch listach apostoła Pawła. And those 12 verses are dispersed across Acts and a number of other letters. Tak więc pomyślmy, moi drodzy, cóż możemy powiedzieć o Marku? Czy on taki ważny? So what can we say about John Mark? Is he so important? A przecież jednak Jan Marek jest tym, który napisał Ewangelię Marka. But we know that John Mark is the one who wrote the book of Mark. I muszę wam powiedzieć, że była to pierwsza ewangelia, która w ogóle została napisana. And it's actually the first gospel that was written. Prawdopodobnie około 14 lat po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Most probably around 14 years after Jesus was taken up. Jednak historia Jana Marka jest niezwykle ciekawa. The history and the story about John Mark is unusually interesting. Jest ciekawa z tego powodu, że dotyka doświadczenia podobnego do każdego z nas. It's interesting because it talks about experiences that we also have. I oto powód, dla którego zatytułowałem dzisiejsze kazanie w bardzo prosty sposób. And that's the reason why today's sermon is titled very simply. Jan Marek, człowiek, który powrócił. John Mark, the man who returned. Zatem z czego powrócił? Na czym to polegało? So what did he come back from? What is it about? Otóż pewnego dnia powierzono szczególnie uroczyste zadanie Janowi Markowi. One day John Mark was given a very, very honorable task. Apostoł Paweł i Barnaba wybierali się w podróż misyjną i to pierwszą podróż. Apostle Paul and Barnabas were going on a missionary trip and it was their first missionary trip. I potrzebowali pomocnika. And they needed a helper. Rozglądali się wszędzie, ale Barnaba nagle skojarzył, że ma siostrzeńca, który jest młody i bardzo silny do tego rodzaju działań.
They were looking around, and then suddenly Barnabas realized that he's got a nephew who's who's young and ready to work. Zatem zdecydował namówić Pawła, aby poprosili Jana Marka, by im towarzyszył. So he decided to discuss it with Paul and to take John Mark as a companion. Mogę sobie jedynie wyobrazić, pod jakim napięciem, jaką emocją znajdował się Jan Marek. I can just imagine how excited or under what pressure John Mark was. Zdawał sobie sprawę, że będzie się mógł bardzo wiele nauczyć. I'm sure he realized that he'll get a chance to learn a lot. I to w jakim towarzystwie? And in what company? Czytamy o tym w 13 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. We read about it in Acts 13. I tam w 4 i 5 wierszu czytamy takie słowa. And in verses 4 and 5 we read. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr, a gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, thank you. And from there they sailed to Cyprus. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. Przez jakiś czas wszystko układało się wspaniale. For some time, everything was going wonderfully. Próbuję sobie tylko wyobrazić, jak Jan Marek mówi do siebie, to mi się podoba, to mi się podoba. I can just imagine how John Mark was telling himself, I like this, I really like this. Jeśli udamy się jeszcze na Cypr, if we also go to Cyprus, to dość daleko od domu, it's quite far from home, to mimo wszystko poznam nowe twarze, nową kulturę. I'll get to meet new people and experience a new culture. Będzie o czym opowiadać moim przyjaciołom, kiedy wrócę. I'll have lots to tell my friends when I get back. Wiecie, kiedy przychodzą nowości, zawsze przynoszą ze sobą pewne fascynacje. There's always some fascination or excitement when we do new things. A Marek jako młody człowiek nie był obojętny na tego rodzaju nowości. And John Mark as a young person wasn't indifferent to these things. Wiecie, ta praca pośród pogan, docierania do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Working amongst the pagans, reaching people who've never heard about Jesus Christ. Pozwólcie na maleńką refleksję moją osobistą. Let me tell you something from the heart. To był rok 75, kiedy znalazłem się w Tiranie, w stolicy Albanii. In 1975, I found myself in Tirana in Albania. I wtedy właśnie przemawiałem do grupy ludzi w wynajętej sali Muzeum Narodowego. At the time, I was talking to a group of people in the National Museum. Doskonale pamiętam mój drugi wykład, kiedy mówiłem o Jezusie Chrystusie. I remember very well my second lecture when I was talking about Jesus Christ. I pamiętam dobrze, że na ten wykład spóźnił się pewien mężczyzna. And I also remember that a certain man came late to the lecture. Ponieważ wejście było tuż obok mnie mówiącego, zauważyłem go i zapamiętałem. And since the entrance was actually really close to the pulpit, I noticed him. I pamiętam, jak po wykładzie on właśnie podszedł do mnie. And I also remember that after the lecture he came to me. I wtedy zadał mi dziwne pytanie. And then he asked me a strange question. Powiedział, pastorze, ja się spóźniłem, ale kto to jest ten Jezus, o którym pastor mówił? Pastor, I came late, but who is this Jesus Christ that you spoke about? Jeśli możecie sobie wyobrazić, że ktoś wylał na was lodowatą wodę od głowy aż do stóp, to tak się poczułem. If you can imagine the ice bucket challenge. Po raz pierwszy w życiu ktoś wyzwał moją wiarę i oczekiwał ode mnie wytłumaczenia, kim jest Jezus. Suddenly someone asked me, who is Jesus Christ? I wtedy, moi drodzy, pomyślałem, musisz przerobić wszystkie moje wykłady. And then I realized I've got to change all of my lectures. I każdego wieczoru siedziałem i myślałem, jak mogę dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli nic o Chrystusie. And then I sat up at night wondering how can I reach people who have never heard of Jesus Christ. Stąd łatwo mi wyobrazić sobie, co czuł Jan Marek. And from that it's easy for me to realize what John Mark felt. Ale problem leżał w tym, że opowiadanie bez przerwy tej samej dziwnej historii, o której tylko słyszał, a jeszcze niczego nie przeżył, było wielkim przeżyciem.
It was quite an experience for John Mark to talk about things, strange things that he hasn't experienced himself yet. Dlatego niekoniecznie uważał, że jest to coś, czego on osobiście pragnie. So it wasn't necessarily something that he felt like he wanted to do. Ale Mark miał jeszcze jeden kłopot. But Mark had one other issue. On rozumiał, że można było nawet na Cypr pojechać, aby ewangelizować. He understood that they could go all the way to Cyprus to for evangelism. Ale ten dziwny wzrok apostoła Pawła. But that strange look in Apostle Paul's eye. Zamiast zadowolić się tym, co robi, instead of just being happy with what he's doing, wciąż myśli, gdzie dalej jechać, co jeszcze robić. He keeps thinking, where can I go, where else can I go, what else can I do? Ile w końcu można wykonywać tej pracy? How much of this work can you really do? Jan Marek już się zdążył zmęczyć, a Paweł dopiero mówił o początku. John Mark is already tired and Paul is only talking about the beginning. Zaczął zastanawiać się, skąd bierze się taki zapał i taka pasja u apostoła. He started wondering where this enthusiasm and fervor was coming for to Paul. Skąd jego niezmordowanie? Skąd jego determinacja? How was Paul so determined and tireless? Dlaczego nigdy nie ma pełnej satysfakcji z tego, co zrobił, tylko wciąż chce jeszcze więcej? Why isn't he ever satisfied with what he's done? Why does he want more? W końcu dlaczego nie poprzestać na owocach, które już żeśmy osiągnęli? Why not just rest on our laurels and what we've already achieved? Znacie takie myślenie? Do you know that kind of thinking? Przyszło wam czasami do głowy, kiedy ewangelizacja trwała i trwała, że mogłoby się to już wreszcie skończyć? Have you ever thought, I've been through this evangelism, when is it going to finish? Tak więc, moi drodzy, Jan Marek zaczął w pewnym momencie racjonalizować swój pobyt tam. So it seems that John Mark, after some time, started rationalizing his... Swój pobyt, swój upadek, powiedz. His fall. Tak, on zaczął dla siebie tłumaczyć myśli, które przychodziły mu do głowy. He started thinking about the thoughts that were coming into his head. On z desperacją sięgał po pewne wymówki, aby wytłumaczyć odczucia, które zaczęły się w nim pojawiać. He started desperately looking for excuses to explain the thoughts that he's having. I właśnie wtedy nadszedł kryzys. And that's when the crisis came. Zapada noc nad niebieskimi wodami Morza Śródziemnego. Sunset over the blue waters of the Mediterranean Sea. Paweł śpi. Paul's asleep. Barnaba śpi. Barnabas is asleep. Ale Jan Marek nie może zasnąć. But John Mark can't fall asleep. To dokładnie tak jak ów szekspirowski Hamlet, który zaczyna powtarzać sobie być albo nie być. Oto jest pytanie. And just like Hamlet kept repeating to himself, to be or not to be, that is the question. I powiem wam, że to pytanie szekspirowskie wcale nie jest tak dramatyczne, jakie pojawiło się w myślach Jana Marka. And Hamlet's questions weren't as dramatic as the questions that John Mark had. Iść dalej z tym zapalonym Pawłem, czy zawrócić? Do I go ahead with this enthusiastic Paul, or do I go back? Być marudą, czy być uciekinierem? Should I be a whinger or a deserter? Być tchórzem, czy być bohaterem? Should I be a coward or a hero? Być lojalnym względem współpracowników? Should I be loyal to my friends? Czy zawieść ich wszystkich? Or to give up on them all? Potraficie sobie wyobrazić tą walkę, jaką on wtedy toczył? Can you imagine the battle that he was fighting? Noc trwa, a Marek mówi do siebie, nie mogę iść dalej. As the night goes on, John Mark says to himself, I can't go any further. Ale Chrystus gdzieś tam w jego myślach odzywa się, ale ja poszedłem dalej. Poszedłem aż na krzyż. And Christ comes in his thoughts, says, I've gone even further. I went to the cross. I wtedy odzywa się trzeci głos. And suddenly a third voice appears. Jest to bezsprzecznie głos diabła, który odzywa się jakimś burczeniem w jego organizmie. And there's no doubt that's the voice of the devil who has appeared somehow in his body, in his mind. Uciekaj stąd. Run away from here. I tak już przeżyłeś bardzo wiele i zrobiłeś bardzo wiele. You've already experienced a lot. You've already done a lot.
Nie musisz koniecznie żyć dla tego Chrystusa i pracować tylko dla Niego. You don't have to live for this Christ and work for Him. Przecież znacznie łatwiej będzie ci w domu. It'll be easier for you at home. Jeśli będziesz chciał od czasu do czasu chodzić do synagogi, w porządku. And if you want to go to the synagogue every so often, that's fine. Ale w dawaniu siebie w takim stopniu w tej pracy nie ma sensu. But to devote your life like this to this work makes no sense. Możecie sobie wyobrazić, moi drodzy, tą całkowitą ciszę w trakcie nocy? Can you imagine the quiet during the night? Bitwa się skończyła, przynajmniej na chwilę. The battle was over, at least for a few minutes. Decyzja została podjęta. A decision was made. Zaczyna świtać. Dawn. I w tym momencie Paweł i Barnaba przygotowują się do dalszej drogi. It was dawn and Paul and Barnabas are getting ready to go and continue on their journey. Ale gdzie się podział Jan Marek? But where is John Mark? Nie ma go, odszedł. He wasn't there, he left. Marek o świcie znajduje się w pełnym odwrocie. At dawn, Mark finds himself retreating. Zostawił swoich towarzyszy pracy dla Chrystusa, aby wędrowali dalej już sami, bez Niego. He left his companions who were doing work for God to do it themselves without him. Spróbujcie spojrzeć na niego w tej chwili w swoich myślach. Try to imagine him in your thoughts now. I pomyślcie, drodzy, czy nie odnajdujecie w jego przykładzie siebie samych. And have a look if you don't find yourself in his example. Wy także rozpoczynaliście pracę z mistrzem w pełnej szczerości i zapale. You've also started your walk with the master in sincerity. Byliście bardzo entuzjastyczni w swoim poświęceniu. You're very enthusiastic in your devotion. Wy także mieliście wizję czynienia wielkich rzeczy dla Chrystusa. You also had great visions of doing great things for God. Wy także znaleźliście się w obliczu nieoczekiwanych trudności. You've also found yourself in unexpected trouble. Być może przed bardzo wysoką ceną, którą trzeba zapłacić. Maybe the high price that you have to pay. Wy także straciliście panowanie nad swoimi nerwami. Maybe you've also lost your nerve. Wy także poddaliście się, gdy droga wydawała się zbyt ciężka i trudna. You've also given up when the road seemed too tough. Wy także być może odwróciliście się do Jezusa plecami, a nie twarzą. Maybe you've also turned away from God with your... I być może także zaczęliście się wycofywać. Maybe you've also turned away from God with your back, but not with your face, and you've started to retreat. Faktycznie Biblia nie podaje nam precyzyjnie powodu, dla którego Marek opuścił Pawła i Barnabę. The Bible doesn't tell us exactly why John Mark retreated, left Paul and Barnabas. Niektórzy z komentatorów sugerują, że było to być może ze względu na jego narodową dumę i pewność siebie jako Żyda. Some say that it's due to his national pride and pride of being a Jew. Inni sugerują, że Marek po prostu bardzo tęsknił za domem i dlatego chciał się wycofać. Others suggest that he was longing to go home and that's why he returned. Jeszcze inni komentatorzy mówią, że po prostu jako młody człowiek bał się trudów, przed którymi stanie. Even others say that as a young person he was just afraid of the trouble that that are in front of him. Jakiekolwiek by nie były motywy jego odejścia, smutny fakt pozostaje nie do odparcia. Marek zdezerterował. No matter the motives, the fact remains that Mark deserted. Niektórzy z nas, wiemy o tym, wcale nie byli lepsi. Some of us, I know, were no better. Ale zanim wydamy wyrok na Jana Marka, lepiej będzie przyjrzeć się sobie. But before we pass judgment on Mark, let's have a look at ourselves. Pewnego razu do jednego kaznodziei ewangelisty podszedł pewien człowiek. One time a certain person came up to a pastor. Pamiętasz mnie? Zapytał. Do you remember me? He asked. Kaznodzieja popatrzył i powiedział: nie przypominam sobie. And the pastor had a look at him and said, no, I don't recall you. Wtedy urywanymi zdaniami, przepełnionymi bólem, człowiek ten zaczął coś opowiadać. And then the person in incomplete sentences filled with pain started describing a certain situation.
Kiedyś byłem też mówcą, ewangelistą. I also used to be a pastor. Prowadziłem ludzi do Chrystusa. I brought people to Christ. Wpływałem na decyzje, jakie ludzie podejmowali. I had an influence on their decisions. Tysiące ludzi nawracało się na skutek moich przemówień. Thousands of people were born again thanks to my lectures. Ale potem nagle w najbardziej nieoczekiwanej chwili zostawiłem całą tą pracę. But then in the most unexpected situation I left that work. Chciałem być po prostu bogaty. I just wanted to be rich. Mój nowy interes kręcił się wyśmienicie. My business was going really well. Aż potem nagle nastało załamanie. Until suddenly a crisis came. Wszystko upadło, znalazłem się w długach. There was a crash and I was in debt. I kiedy wszystko wydawało się już bez sensu, zostawiła mnie żona, zabrała dzieci, straciłem dom. And when everything was going bad, my wife left me, I lost my house. I zaraz potem przed twarzą tego kaznodziei wykrzyknął: Boże, bądź miłościw mnie, zlituj się nade mną. And then suddenly in front of that pastor he screamed out, he shouted out, God, have mercy on me. Wiecie, ten człowiek, podobnie jak Jan Marek, wycofał się. That person, very just like John Mark, retreated, withdrew. Ale chciałbym teraz przejść do dalszej historii, bo jest to także człowiek, który zaczyna żałować błędu. But I'd now like to go to another part of the story where the person, where the man started regretting his mistake. Najwyraźniej Jan Marek musiał żałować, skoro później i tak w ostateczności znajdzie się znowu u boku apostoła Pawła. We can see that John Mark must have regretted his mistake because we find him later at Paul's side. Ale na moment spróbujmy sobie wyobrazić Jana Marka, który wrócił do Jerozolimy. But for a moment, let's imagine John Mark who returned to Jerusalem. Znowu jest w domu. He's at home again. Zaledwie kilka tygodni temu znajdował się gdzieś tam na wyspie i ewangelizował wraz z apostołem Pawłem i Barnabą. Not more than a few weeks ago he was on an island with Paul and Barnabas. Ale teraz jest wreszcie w domu. But now he's finally at home. I czy jest szczęśliwy? But is he happy? W najmniejszym stopniu. Not in the least. Dlaczego w takim razie nie jest szczęśliwy? So why isn't he happy? Wydawało mu się, że teraz będzie opowiadał wszystkim o wielkich rzeczach, których dokonywał. He thought he'd be telling everyone about the wonderful things he achieved. Ale wciąż poczucie winy ciążyło na nim tak ogromnie, że nie potrafił o tym mówić. But the weight of guilt on him caused him not to be able to talk about those things. Cała Jerozolima wydawała się teraz zupełnie inna. The whole of Jerusalem seemed just different now. Te wszystkie wąskie uliczki, all the narrow streets, ta twierdza Antonia, która stała wciąż i dominowała nad miastem, Anthony's fort that was in the city, czy w końcu nawet sama świątynia, or even the temple itself. Co się stało? Czy te miejsca nagle zmieniły swój wygląd? What happened? Did these places change their look? Raczej ból serca Marka powodował, że wszystko stało się szare i inne. No, it was the pain in Mark's heart that made everything turn gray. Powód nieszczęścia nie leżał gdziekolwiek indziej, leżał w nim samym. The change and the sorrow was only wasn't anywhere around him, it was actually in him himself. Inaczej mówiąc, ciążył mu piekący ból bycia dezerterem. In other words, he had a burning pain of being a deserter. Ten ból nie dawał mu spokoju ani chwili. The pain didn't give him any relief, any peace. Wiecie, myślenie nad czymś takim jest bardzo niebezpieczne dla kogoś, kto robił coś właściwego i nagle przestał. Thinking about these things is very dangerous for someone who was doing the right thing and then suddenly stopped. Myślenie jest przerażającym czynem, jeśli spoliczkowałeś Jezusa Chrystusa. Thinking is a terrible thing if you've slapped Jesus. Piotr zaparł się Jezusa Chrystusa, ale przyznał się do niego potem. Peter denied Jesus Christ, but then admitted to him later on. I czytamy, że później gorzko zapłakał, kiedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. And we can read that he cried bitterly after he realized what he had done.
Refleksja dała podstawę do pokuty. Reflection gave him an opportunity to repent. Pewna kobieta udała się pewnego razu do pastora, do jego biura. A certain woman once went to the office of a pastor. Nawet bardzo mocny deszcz nie był w stanie zatrzymać jej, musiała pójść i podzielić się. Even the torrential rain couldn't stop her from going and seeing the pastor. Ona także cierpiała na ogromny żal, ogromny ból, który trawił ją od środka. She also was suffering from a big pain that was destroying her from inside. Wydawało się jej kiedyś, że mąż przestał ją kochać. Some time ago she thought that her husband stopped loving her. Ale faktycznie zdała sobie sprawę nagle, że to nie było tak, tylko że ona, zafascynowana innym młodym człowiekiem, poszła z tym młodym człowiekiem, zostawiając męża i dzieci. But later on she realized that it wasn't her husband, but it was her fascination and her leaving her husband and going with a younger man and leaving her husband and kids. Zatem pozostał jedynie niesmak i zgorzknienie. And all that was left was a bad taste and bitterness. Ale jaką ulgę znalazła, kiedy Słowo Boże i modlitwa doprowadziły ją do upamiętania. But what relief she found when prayer and God's word led her to repent. Człowiek czasami może pomyśleć, że Jan Marek nie miał aż tak strasznych doświadczeń. We may think that John Mark didn't have such terrible experiences. Ale to uczucie, które pojawiło się już tam w odległej Jerozolimie, zaczęło trawić go niezmiernie. But that feeling that he had in faraway Jerusalem started eating him from the inside. Dlatego możemy mówić o Janie Marku jako człowieku nie tylko, który odszedł. So we can say about John Mark, we can say that he's not a person who just left. Ale możemy mówić o człowieku, który się upamiętał i powrócił. But he's a person who repented and returned. Tak, to był człowiek, który powrócił. Yes, it was a person who returned. Mamy więc człowieka, który teraz jest zupełnie przemieniony. We now have a person who's completely changed. Jest najpierw przekonany o fakcie, który był bardzo istotny, że popełnił błąd. For we have John Mark, who was convinced that he'd made a mistake. Ale mam teraz rzecz, z którą musi się zmierzyć. Now he has something that he has to face. Minęły dwa lata. 2 years have passed. Paweł i Barnaba właśnie powrócili do miasta. Paul and Barnabas have just returned to the city. I najwyraźniej znowu przygotowują się do kolejnej podróży. And it seems that they're getting ready for another missionary trip. Ponownie pojawiła się sprawa znalezienia odpowiedniego współpracownika. Once again they needed another assistant. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich i tam 37 i 8 wierszu czytamy o tym. In Acts 15:37-38. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Now Barnabas was determined to take with them John called Mark, but Paul insisted that they should not take them with them the one who had departed from them in Pamphylia and had not gone with them to do the work. Prawdopodobnie nastał taki dzień, a może była to noc, kiedy Jan Marek zdecydował wyznać swój grzech Bogu. I believe that the day came, or maybe it was a night when John Mark decided to repent from. Wyznał i zdał sobie sprawę, że musi zacząć od nowa żyć dla Chrystusa. He repented and he realized that he wants to live for Christ again. Próbuję sobie wyobrazić, jak rzuca się całą noc na łóżku w jedną i w drugą stronę. I'm trying to imagine how he's restlessly going to and fro on his bed. Jak ciężkie chwile musieli przeżyć Barnaba i Paweł, kiedy ewangelizowali, a on siedział tutaj bezczynnie. What terrible and difficult moments Paul and Barnabas went through when they were evangelizing and John was sitting in Jerusalem. I właśnie wtedy dopiero pojawiają się na jego ustach słowa: Chryste, wybacz mi. And then suddenly the words: Christ, forgive me. Poprawię te wszystkie błędy, jeśli tylko Ty mi przebaczysz.
I'll fix up all these mistakes if you just forgive me. Panie, tę plamę z mojego życia usuń już na zawsze. Please remove this mistake from my life forever. Daj mi siłę, Mistrzu, a ja poniosę krzyż. Give me strength, Master, and I will carry my cross. I odpowiedź nadeszła od Pana. And a response did come from the Lord. Nauczyłeś się lekcji. You have learnt your lesson. Czyżby nie miał przebaczyć tobie ja, który kazałem Piotrowi czynić to aż 77 razy? Should I not forgive you, I who told who told Peter to forgive 77 times? Idź w pokoju i nie grzesz więcej. Go and sin no more. Następnego dnia rano Marek był gotowy, aby pójść do apostoła i zgłosić się. The next morning John Mark was ready to go to Paul. To Paul. Ale wiemy o tym doskonale, że Paweł nie zgodził się go zabrać. But we also know that Paul didn't agree to take John Mark with him. Być może Paweł czuł, że Janowi jeszcze potrzeba czasu. Maybe Paul thought that John Mark needs more time. Przecież jednak z czasem Paweł zmienił zdanie. But we know that over time Paul changed his mind. Fascynujące jest to, że w liście do Kolosan w 4 rozdziale czytamy słowa, kiedy Paweł mówi o tym, żeby przyjąć serdecznie Jana Marka, bo on jest dobry w tej misji. We know that in Colossians 4 we read Paul telling saying to accept Mark, John Mark, because he is good in what he does. Wiecie, w moich notatkach dałem pewne punkty temu całemu rozważaniu. In my notes I wrote down a few points for today's lecture. Jan Marek był tym, który zawrócił do domu. John Mark was the one who returned home. Potem przyszedł czas na upamiętanie. Then came time for repentance. Potem przyszedł czas na powrót. Then came time to return to God. Ale wiecie, przyszedł czas na to, aby czynił dobrze. And then came time for him to do good. Minęło już ponad 10 lat od owego nieszczęsnego dnia, kiedy czy nocy, kiedy zawrócił. Over 10 years had passed since that fateful day when he or night when he returned. Paweł jest już teraz starym, schorowanym, zmęczonym człowiekiem. Paul is now an old, sick person. Do tego wszystkiego znajduje się w więzieniu, pobity w więzieniu mamertyńskim. And on top of that, we know he's in jail, beaten up. Pisze list do Tymoteusza, który wtedy przebywał w Efezie. And he's writing a letter to Timothy, who was actually in Ephesus. Faktycznie drugi list jest ostatnim poselstwem Pawła, które pisze przed śmiercią. It's actually the last letter that Paul wrote before his death. List jest pełen czułości, pełen wrażliwości. The letter is full of compassion and sensitivity. I Paweł pisze o tym, jak bardzo potrzebny jest mu Jan Marek. And Paul writes how much he needs John Mark. Interesującą rzeczą jest to, że Paweł wspomina także Demasa. Paul also mentions Demasa. Demas był człowiekiem, który odszedł i nigdy nie powrócił. Demas was a man who left and never returned. Ale Jan Marek powrócił. But John Mark returned. Przepięknie w 4 rozdziale 2 listu do Tymoteusza brzmią słowa, które mówią: weź Marka i przyprowadź z sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Wonderful words, beautiful sounding words are in Timothy 4, where Paul writes, take John Mark with you, because I need him for my ministry. Pomyślcie, drodzy, jakie uznanie dla młodego człowieka. What recognition for a young man. Jakie wspaniałe uznanie dla uzdrawiającej łaski Pana Jezusa Chrystusa. What recognition of Jesus Christ's wonderful healing. On może wziąć nasze słabości i przemienić je w sukces. He can take our weaknesses and change them into success. On może wziąć nasze obawy, lęki i przemienić w odwagę. He can take our fears and our doubts and change them into courage. On może wziąć nasze uprzedzenia i stopić je swoją miłością. He can take our prejudices and melt them with his love.
On może wziąć nas w czasie naszego odejścia od Boga i przyprowadzić nas z powrotem do Niego. He can take us during our when we are away from God and bring us back. Jeśli byśmy postawili pytanie, czy Jan Marek rzeczywiście czynił dobrze, if we ask the question, did John Mark actually do good? To sądzę, że odpowiedź rysuje się ognistymi literami. Then I believe that the answer is written in fire. Służył jako ewangelista. He served as an evangelist. Później znalazł się na terenie Egiptu i tam w Aleksandrii wykonuje niesamowitą pracę. And then he was doing some wonderful work in Egypt and Alexandria. A w końcu, jak wspominałem na początku, stanie się pierwszym autorem, który napisze Ewangelię, czyli historię życia Jezusa. And in the end, as I mentioned at the beginning, he becomes the first writer of the gospel. Stał się także wielkim przyjacielem i bliskim współpracownikiem apostoła Piotra. He also became a great friend and close co-worker of apostle Peter. Ale teraz na koniec, co z nami? But in the end, how about us? Nami, którzy upadliśmy na kolana, gdy należało stać prosto. How about us when we fell to our knees, when we should have stood tall? Nami, którzy zawiedliśmy w momencie wciąż utrzymywania w pamięci różnych ideałów, różnych wspaniałych rzeczy. How about us who zawiedliśmy? We failed. How about us when we failed, when we had a great work to do? Czy nie porywają nas myśli, że jesteśmy zbyt zmęczeni, aby wykonywać jakąkolwiek pracę? Do we sometimes have thoughts that we're too tired to do any more work? Czy, Boże, nie czujemy się zranieni z myślą, że my zawiedliśmy Jezusa Chrystusa? Maybe we feel hurt that we hurt Jesus Christ. Ale jest jasne, że historia Jana Marka jest historią dla nas wszystkich. But it's quite clear that the story of John Mark is a story for all of us. Człowiek może zawrócić. A person can return. Weźmy nasze sprawozdanie dotyczące słabości naszych i błędów. Let's take our report. About our weaknesses. Let's take our report about our weaknesses and mistakes. To wszystko, moi drodzy, było takie nieudolne, takie trudne dla nas. It was so clumsy, so feeble from us. Ale możemy powiedzieć, Panie, weź to wszystko od nas. But we can say, Lord, take this away from us. I dokonaj cudu, zmień nas w innych ludzi. And perform a miracle, change us into different people. Pozwólcie, że na koniec zacytuję tylko jeden tekst. Let me read one text. Był czytany na samym początku przed kazaniem. It was read at the very beginning before the sermon. Ale w tamtej chwili jeszcze nie bardzo kojarzyliście z historią Jana Marka. But I'm sure you didn't realize it was linked in with John Mark. Prorok Joel w drugim rozdziale i tam 25 wierszu pisze niesamowite słowa. Prophet Joel writes some fantastic words. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust. I teraz słuchajcie końcówki. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. And my people shall never be put to shame. I wynagrodzę. And I will reward. I nie zaznacie wstydu. And you won't know shame. Możemy powrócić. We can return. I to jest moja modlitwa. Jeśli cokolwiek i jakiekolwiek zawirowanie w naszym życiu powstało, powróćmy. And that is my prayer. If any confusion or anything's going on in our lives, let's return. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen. Let God bless us in this. Amen.